Dzisiaj odebraliśmy też znamienite nagrody, złotą odznakę zasłużony dla województwa dolnośląskiego i tytuł zasłużony dla miasta Jelenia Góra. No, nasz wydział po prostu wrósł w tą ziemię, w region. Wykształciliśmy tylu ekonomistów, że właściwie nie ma na terenie miasta i regionu instytucji, firmy, urzędu, w której nie pracowaliby nasi absolwenci. Obecnie uczelnia nasza, jak i wszystkie uczelnie, przechodzą reformę, która dotyczy całego szkolnictwa wyższego. Mamy nadzieję, że sobie poradzimy i będziemy dalej rozwijać się tak dynamicznie jak dotychczas. Natomiast w tej chwili przystępujemy zaraz po inauguracji do projektowania, przygotowywania nowych programów kształcenia, bo wciąż staramy się uatrakcyjnić nowe kierunki, wprowadzać nowe specjalności, uatrakcyjnić programy kształcenia, dostosować do zainteresowań młodych ludzi, a także przede wszystkim do rynku pracy, tak żeby byli potrzebni i poszukiwani na naszym rynku regionalnym. Owocnego kolejnego 50-lecia, no pewnie nie ja będę już tutaj uczestnikiem tych 50 lat, ale tutaj mam nadzieję, że jest dużo osób, które za 50 lat mogą do tego to wspomnieć, także o tą przyszłość się staraliśmy i jestem przekonany, że te kolejne lata będą latami nie gorszymi, a myślę lepszymi niż ubiegłe. No i tak poza tym, już zostawiając te długie perspektywy, to chciałbym szczęśliwego nowego roku akademickiego pożyczyć wszystkim najbliższego. Dużo dobrego, niech nam się dobrze wspólnie pracuje i na ręce Eli też tutaj przekazuję dla wszystkich życzenia dużo, dużo dobrego. Uroczystości i chciałabym też wnieść to za dalszą współpracę ze wszystkimi partnerami, przyjacielami naszego wydziału. Wszystkiego najlepszego.